Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu, Survival Getsu i witam was w Green Hell, czyli w grze o przetrwaniu, ale w dżungli. Jest to taki rywal The Forest, którego bardzo dużo mi polecaliście, więc cieszę się, że wreszcie nadszedł ten moment i mam okazję sprawdzić tę gierę. W takim razie zaczynamy tryb jednoosobowy, mam nadzieję, że tutaj w to wszystko się wczujemy, a wygląda na to, że będziemy mogli, bo mamy historię Jake'a Higginsa, zaprezentowaną. Raczej innych trybów bym teraz nie ogrywał, to jakieś mechaniki bardziej. Jeśli chodzi o poziom trudności, spacer w parku to jest raczej taki peaceful, witaj w dżungli to jest ten taki polecany tryb, więc raczej za niego się wezmę, aczkolwiek są jeszcze większe doświadczenia, które opierają się o zwiększony głód, albo też na przykład utratę save'a po śmierci. Raczej bym nie chciał w to iść. Witaj w dżungli to jest poziom dla mnie. Niech zacznie się zielone piekło, ale mamy lasy na Morzu Nowe, liczę na bardzo fajne dżunglowe widoczki, jakie są korzenie tej gry, dżungla, przetrwanie. I zaczynamy, dzień pierwszy. Wspinamy się po linie gdzieś, bo są tereny dosyć takie trudne do życia. Jestem gdzieś, wdrapałem się, bo my dopiero tutaj przypłynęliśmy z tego co widzę, z jakąś babeczką, która się upewnia, że wszystko z nami w porządku. Ale papugi latają wszędzie. Mam krótkofalówkę? O, tak jak w sąsach, możesz wchodzić. Dawaj, ona jednak nie chce wchodzić, musi poszukać czegoś w plecaku. W ogóle ta babeczka tam w tle przypomina mi strasznie Lara Croft, taka też kanciasta jest. Odpowiedzmy jej, czego ma poszukać, chce poszukać. Całe zaopatrzenie powinno być w obozie. Jeszcze nam odpowiada skrzętnie, cierpliwość popłaca, w końcu się dowiesz. Czyli na razie nie mamy co na nią liczyć. I mamy pierwszą misję, znajdź obóz. Natomiast mnie ciekawi, czy będę w stanie na przykład taką papugę sobie złapać, oswoić i nie wiem, być jak jakiś pirat, bo fajne te papuszki są. Opuszki, nierozłączki sobie latają wszędzie. Kto by nie chciał takiego latającego, kolorowego sierściucha mieć gdzieś. Z tego co widzę, to chyba mam tędy iść. Znajdź obóz. Ona za bardzo nam nie mówiła, gdzie ten obóz się znajduje. Odblokowano nowy dialog. Przywiązałaś łódkę. Walkie-talkie. Jesteśmy tu z powrotem. Czyli to miejsce już zostało przez nas kiedyś zwiedzone. I coś mamy z nim wspólnego. Jest pięknie, ale Green Hell, sam tytuł nie zachęca do tego, żeby... No nie wskazuje na to, że to jest jakoś bezpiecznie, nie? Nie możemy... O nie! Coś tam było, coś tam przelazło. Ruszam do wioski Jabahuaka. Jakaś ten... Langusta tu przebiegła, czy co to było? Oj... Mam nadzieję, że nie wyskoczy mi nic za krzaków. Tu jest coś, patrzcie jak leci! Jakiś kameleon! Ale ma... ten... ogon długi. Tu jest kolejny. Ja nie wiem, nie znam się na tych wszystkich zwierzątkach egzotycznych, więc możecie mnie śmiało poprawiać. Ale tu widziałem jeszcze, że babeczka się do nas zwróciła per doktorze. To już mówi dosyć o naszym wykształceniu. Nie jesteśmy byle kim tym razem. Będziemy jak taki Indiana Jones widocznie w tej grze. No dobra, szukamy tego obozu. Ale coś tutaj zasyczało mi przed chwilą przy uchu. Bałem się, że mi wyskoczy na łeb. Jakiś wąż na przykład. Jak w Księdze Dżungli. Mamy kolejny dialog, już jesteśmy w obozie. Ja bym chętnie zobaczył, co w tym obozie się znajduje. Tu jest liana, możemy... Trzymaj, weź. Trzymaj, weź. Trzymam, weź. Okej. Wziąłem sobie. Znalazłem namiot. Znalazłem. Zaopatrzenie jakieś różne. Jest okej. Nie jest to pięciogwiazdkowy hotel. No, luksusów tutaj to nie ma. Trzeba przyznać, że rozwaliło się też fragment tego namiotu. Dla ciebie w sam raz. Ty będziesz miała wygodę, a pewnie będę spał gdzieś na zewnątrz śpiworze tej dżungli. Perfecto. O, już jest dzień drugi? Ej, ja nic nie zrobiłem jeszcze. Dobra, to już wszystko. Na razie jesteśmy w takim jakby samouczku jednak. Ojeju. Jakby tam leży. Notatnik mamy, jesteśmy w tym namiocie już. O, jakaś maska, jaka fajna. Przekonać ich do rozmowy. Czyli my tu przyszliśmy z kimś negocjować? Pipatyki na ognisko, zrobimy sobie romantyczną kolację. Może to jest nasza baba. Romantyczna fasola z puszki. Notatka, przeczytaj. Mamy mnóstwo notatek różnych. Właśnie, to jest jakieś plemię Jabahuaka. Żyją w głębinach Amazonki. Powitają nas gościnnie. Oni są kluczem i jedyną drogą do tego, żeby się dowiedzieć, dlaczego tu jesteśmy. Czytaj. Aha, jeszcze nam przetłumaczyli jedną wskazówką do tego, dlaczego się tu znajdujemy. To nie muszę tego tłumaczyć, ale popatrzyłem sobie. Tak samo tutaj jeszcze mam jakąś notatkę. O, żabie! Nie można dotykać tej żabki, bo jest toksyczna. Najbardziej śmiercionośny płas na planecie. Jest kompletnie nieszkodliwy dla tubylców dzięki rytuałowi. Chcę zobaczyć jakieś nowe zwierzątka już. Zaginione plemię.
Ziemia i dziedzictwo. Mam również notatnik z tego wygląda i to jest żywcem wzięte jak z The Forest. Mamy tutaj małe ognisko zrobić. Mały kij i kij. Wybierz miejsce na ognisko. Na razie musimy tylko wybrać miejsce. Ej, mamy tutaj fotowoltaikę. Panele słoneczne sobie po prostu rozłożyliśmy i mamy prąd. Warto takie pudła brać ze sobą. Maczeta, możemy wziąć maczetę i na przykład nazbierać jakieś kije. Wybierz miejsce na małe ognisko. Na razie to miejsce musimy wybrać, chyba że C, aby otworzyć koło wyboru, wybierz notatnik, a następnie zakładkę ogniska. Notatnik i mamy ognisko i możemy sobie, nie wiem, tutaj postawić, czemu by nie. I ojej, nie chcę tak dużo. Q anuluj, na Q się anuluje. Nie mogę znaleźć paru bagaży. Ale jak jest, tak jest. Wszystko, co zostawili tragarze. A czy mogę... O, kije są na podłodze, nie muszę nic maczetą zbierać, ale może będę w stanie. Żeby zrobić ognisko, potrzebuję mały kij 0x6, ale to jest mały kij. Tu jest kolejna maczeta, mam dwie w sumie. Myślałem, żeby tak, wiecie, zamachnąć się i coś zebrać, mały kij. O, udało się, liść bananowca. Akurat bananowiec na razie nie jest mi potrzebny. W naszym survivalu fajnie by było zdobyć małe patyki. Where is mały patyk? Może rozdziabmy sobie to. Będę w stanie. Halo, jak se patyk? Das is patyk? Czy nie? Czy da mi duży kij? Kij. Okej. Spadły patyki, kijki. Mały kij wypadł. I są jeszcze małe kije, dobra. To wszystko powinniśmy mieć, mały kij, duży kij. I wystarczy, że po prostu sobie powkładamy je tutaj. Bardzo analogiczne do Forest. O, kij 7x8, czyli jeszcze jednego potrzebuję. Tutaj sobie, długi kij, ale długi. Na razie odłóżmy to, nie potrzebuję tego. Ej, ja mogę to dziabać! Z długiego kija zrobię małe, ale fajna mechanika. O tym nie wiedziałem akurat. I możemy tutaj włożyć ostatni kij. Wymagany żar. Użyj narzędzia, aby wytworzyć żar. Coś tutaj zaszeleściło. Są pewne braki w zaopatrzeniu, co nie mamy ognia? Nie mamy ognia. Słaba trochę w takiej dżungli. Więc może tutaj moje harcerskie zdolności się na coś przydadzą. Co to za jakieś kropki są postawione? Na pewno dobrze sprawdziłeś? Na pewno zostaje ci stary, sprawdzony sposób. Krzemień o krzemień, aż zbierze się rzemień. Twider do rozpalania jest tutaj. Kij lub deska, mały kij. Okej. W ekwipunku mam coś takiego. Nie, to są rzeczy chyba jakieś upieczone. Mogę obracać. A, tutaj mogę sobie wyjmować rzeczy. Na przykład tu mam mały kij. Mogę jakoś przeciągnąć? Tutaj wybrać, czy coś? O? Nie mogę. Kij lub deska, mały kij. Umieść dodatkowy na wytwarzaniu. No ale co mi to? Wytwarzanie. Świder do rozpalania jest. Czyli tu mamy plecak, a tu mamy takie miejsce, na którym po prostu tworzymy, jak dodajemy przedmioty. Też w zależności od tego, ile i co tam damy, tak nam się coś stanie. Dostanę nawet achievement jaskiniowiec, żeby coś zrobić. Narzędzie do ognia wymagają rozpałki. Znajdź coś suchego jak włókno, ptasie gniazdo lub zetnij suche liście. A tu wszędzie są mokre liście. To te liście wyglądają na suche dość. No, weźmy je sobie, zbierzmy w jakimś stopniu. I co? Jest jakiś bananowiec, będzie suchy. Suchy liść jest, dobra. Trzymamy. Przyda się to na rozpałkę. Jak widzicie, nawet odróżnienie liści tutaj istnieje, żeby tylko oddać klimaty tego survivalu. Możemy sobie tutaj wziąć, położyć. I tu mamy ten świder, tak? Użyj. I zobaczmy, czy to zadziała. Czy my będziemy kręcili niekoniecznie tam, gdzie chcemy. Nie, nie niż tego. Ja wam powiem tak, byłem w harcerstwie i co prawda coś tam robiłem, ale niewiele już z tego pamiętam. A na pewno nie powinno wyglądać to w ten sposób. Kręcimy i mam sobie tutaj dodać. O, o, jest, 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 coś się dzieje. Ogień się robi. Jak trzemy, dajemy radę, rozpalenie ognia. I się udało rozpalić, umieć żar ognisku, aby rozpalić ogień. To podpal. Dajemy ten żar. Jej, rozpaliłem ognisko. Dostałem achievement za to, ognisko gotowe. Ale się czuję teraz dumnym harcerzem. A to wszystko po romantyczną kolację, nawet jak mam jakieś schizy, bo jej twarz jest, no ona jest raczej kobietą o wielu twarzach, jak wygląda w sumie teraz. Tutaj dużo istot, jaguary, jadowite pająki i węże, skorpiony. Będzie tu ciężko, co? Mamy szansę coś zrobić, coś zmienić. W domu moglibyśmy tylko czekać bezradnie. Wolę tę dzicz. Mamy jakiś powód, czemu tu w ogóle jesteśmy. Z tych dialogów tak wynika. Trzymaj, aby odpowiedzieć. Kocham cię. Będę tęsknił. Słusznie. Będę tęsknił. Będę się bał. Spróbuję dobrze wykorzystać ten czas. Czyli my teraz się rozdzielamy. Ona idzie w długą, a my tutaj też będziemy się uczyli survivalu i może... Znaczy tak zgaduję, że pewnie skoro ona gdzieś idzie sama, to pewnie coś jej zrobią. Będziemy musieli ją uratować, znając życie. Póki co dobry humor cię nie opuszcza. To w tobie lubię. Denerwuję się przed twoim spotkaniem z Jabłahuaka.
To plemię wydaje się groźne. Jak tak po nich patrzyłem, widziałem. To jedyne wyjście, bo do ciebie są źle nastawieni. Ciekawe czemu, co my im zrobiliśmy? Strzelali z łuków do helikoptera wojskowego. Po wydaniu twojej książki przeżyli szturm mediów, naukowców, lekarzy. Urządziło im tutaj obóz medyczny i pewnie prowadzili na nich badania bez poszanowania rytuałów. Dlatego są pewnie do naszej cywilizacji źle nastawieni. Ale ja ich przekonam, muszę. I budzimy się dnia trzeciego. Tym razem babeczki już nie ma obok nas. Muszę przeszukać namiot, co ona nam tu jeszcze zostawiła. Batony są. Batony Hawk, mapy, notatka. Jestem w wiosce. Wywołaj mnie przez radio, gdy się już obudzisz. Mam dla ciebie mały prezent, całuję Mia. Czyli ta kobieta się nazywa Mia. Nie wiem, czy ona nas pominęła może w tym wszystkim. Trochę jakby była kierowcą i na lewym pasie nas mija. Tu są różne notatki. Tabako. Będziemy mogli papierosy palić. Różne ssaki. Dobra, mam wywołać Mię. Wywołujemy. Halo, Mia. Kogo mijasz? Dalej mamy kontakt z nią na szczęście. Znaczy ja czuję, że za niedługo już nie będziemy mieli. Gdzie jesteś? Teraz powinienem dotrzeć do wioski. Szkoda, że już nie po. Nie iść dalej, to będzie jasne ostrzeżenie. Czytałam przecież twoją książkę. Czyli totem jest jakimś wskazówką do tego, że po prostu może, że oni potem będą atakować. Albo coś. Urodziny. Będziemy śpiewać. Podnieś prezent ze stołu. Dostaliśmy prezent na urodziny. Dyktafon. Mogę też odtworzyć. Jestem na ekspedycji z moją żoną. My się tutaj dogrywamy widocznie. Notatka czyta. Ja chcę prezent. Wow! Kupiła nam zegarek na urodziny. Jakiegoś Rolexa. A, i ten zegarek będzie nam pokazywał statusy wszystkiego. To znaczy głód i tak dalej, staminy. To będzie tutaj pełniło taką funkcję. Tak to wprowadzili. Ma nawet baterie słoneczne. Skaner makroskładników. I jest wskaźnik stres. Działa wyniszczająco na organizm. Trzymaj F, aby spojrzeć na smartwatcha i sprawdzić stan swoich podstawowych potrzeb. Nie no, ja nie wiem, jak będę sobie radził z tyloma wskaźnikami różnymi. Przeszukaj namiot w poszukiwaniu czegoś pożywnego. Batony sobie wezmę, proteinowe. Aha, bo mi głód siada, nie? Lewy górny róg, co to jest? To wygląda jak serpentyna. Może ja po prostu jestem krętaczem, dlatego mi to tak wzrosło. Raczej zmalało, to może już nie jestem... Dobra, nieważne. Tak serio, to prawdopodobnie głód. Zjedzmy sobie baton. Zjedz. Blokuj nowy dialog. Najedzony i wypoczęty. Jeden baton wystarczy, jak by tutaj wynikało. Potrzebujemy twojego mózgu działającego. Znalazła to plemię. Nie chcą rozmawiać. Traktują mnie jak powietrze, jakby mnie tu nie było. No to wystarczy, że przebierzesz się za kogoś z nich. Nie przepędzili cię, to dobry znak. O, nawet zgadłem, musisz pokazać, że jesteś jedną z nich. Uważaj na siebie. Ale Jake, skoro mam żyć jak oni, to nie możemy tak często rozmawiać. Technologia budzi ich nieufność. Ja bym się bał! Bo potem nie wiesz, czy ona nie odpowiada, bo nie chce wzbudzać tutaj wątpliwości jakichś, czy coś jej się nie stało przypadkiem. Ja też ruszyłem teraz w dżunglę na zwiedzanie tutaj. Widoczków, skupmy się na celu. To logowaniem roślin. Sprawdź tablicę korkową. Tablica korkowa. Tutaj już wcześniej sobie poczytałem o niektórych rzeczach. Idź na północ i znajdź tytoń. Liście tytoni świetnie się nadają do leczenia jadowitych ukąszeń. Czyli od tytoniu byśmy chcieli zacząć, a jeśli inne na przykład jakieś notatki wyklikam, to też każe mi coś z nimi zrobić? Chyba nie. No dobra, w takim razie idziemy na północ, zobaczymy czy nasz zegarek, czy nam pokazuje kierunek świata, niekoniecznie. Użyj kółka myszy, aby zmienić funkcję zegarka. Jest kompas! Ale super! Co taki zegarek? Smartwatcha chyba sobie kupię. Takiego łatwo funkcyjnego. I tutaj nam każe iść. Ja akurat się wyrwałem tutaj już, bo no nie chciałem żyć samymi dialogami. Chciałem coś jeszcze pozwiedzać w dzisiejszym odcinku. I każ nam tutaj po linie wejść, z tego by wynikało. Znaczy możliwe, żebyśmy mogli obkrążyć to, ale tak chyba będzie najszybciej. Skoro ta lina została tu postawiona, to pewnie nie bez powodu. Spinamy się. Nie! Serio, spadłeś na takiej linie? Niestety... się zerwała. Właśnie zleciałem z kilkunastu metrów. Kilkunastu metrów? Czy to jest kilkanaście metrów? Dwa metry, trzy. Daj znać, jak wszystko dobrze obejrzysz. Ale to jest przykre. Baba sobie ruszyła w drogę i wiecie, realizuje tutaj swoje misje i tak dalej, podczas gdy my chcemy się tylko wspiąć pod tytoń i już spadamy. Obejrzyj swoje ciało. Inspekcja. Mogę obracać rękę, patrzeć, czy jestem poobijany. Mogę zobaczyć rękę, nogę. Mogę też powywijać. Tu.
Czemu każda gra w moim wykonaniu musi się tak kończyć i wyglądać, nie? O Jezus Maria, jaka rana! A, nie chcę, ja umrę zaraz! To nie wygląda dobrze. To co? Amputacja! Odblokowano nowy dialog i notatnik. To tylko zadrapanie. Tam wykrojone! Kość nam wyłazi, to tylko zadrapanie. Co tam? Musisz to opatrzyć, pamiętasz jak? No średnio, szedłem po tytoń, bo był ważniejszy w tej chwili. Ojej, jakieś jajo, zielony kokos to jest. Wezmę sobie zielony kokos. Czy mają by odpowiedzieć? Nie wiem, nie pamiętam. Wołaj mije. Leć molinerię, takie podłużne liście bez żadnych plamek, obrośnięte żółtymi kwiatami. Ojeju. Dobra, zostaw tego kokosa. Makroelementy i molineria. Tak wygląda ta roślina, jej długie idealnie nadają się do tworzenia bandaży. Czyli po kwiatkach rozpoznamy. Wszystkie dla mnie roślinki, ja w ogóle jeśli chodzi o jakąś botanikę czy znajomość na kwiatach, jestem słaby. Nawet jak mam gdzieś, nie wiem, na jakiś dzień kobiet kupić kwiaty czy coś, to ni po prostu, no nie zdam się na tym. Przyznaję. Najgorsze jest to, że dużo kwiatów przecież coś oznacza. Z jakichś okazji się daje, a z jakichś tam nie wypada, bo coś to sugeruje, symbolika cała kwiatów, o tym można cały przedmiot prowadzić na uczelni. A jest jakaś wskazówka odnośnie tego, gdzie to... A, jest molineria, faktycznie, czyli w bazie była, ja po prostu za daleko odszedłem. I muszę teraz, z tego by wynikało, zetnij molinerię, wziąć sobie, a 1-2 mogę zmieniać, dobra. To musimy to ściąć, walimy po prostu po liściach i z liści molinerii jesteśmy w stanie sobie zrobić bandaż. Tu mam liście molinerii i muszę zrobić w wytwarzaniu po prostu 3 liście, to jest, tak? Dobrze mówię? Aha, w ten sposób muszę dodawać, nie mogę następnych, tylko tutaj plusikiem i wytwarzanie. Robimy bandaż. Same liście powinny mi dać tutaj, okej. Dobra, i mamy bandaże, opatrunek z liści. Teraz mam chyba inspekcję zrobić, tak? I... jak to? Przeciągnij na ranę. Wybierz slot na rany. Dobra, teraz się wybrało, się podświetliło i bandażujemy sobie molinerią. Bardzo fajną mam rękę, wyglądam teraz jak jakiś Bas Astral. Odblokuj nowy dialog. Jestem, wszystko zawinięte. Zrobione. Bardzo boli, boli, boli. To przez drip. Wcale, chłopaki nie płaczą. Za parę dni będę mieć rytuał inicjacyjny. Jestem dobrej myśli. Uważam, że potem zaczną mnie normalnie traktować. Będę mogła ich wypytać o wszystko. Co prawda kilkoro ze starszyzny się temu stanowczo sprzeciwia, ale wódz Queenie jest po mojej stronie. Wydaje mi się, że rozłam nastąpił jeszcze zanim do nich dołączyłam. Wódz chciał pokojowo podejść... Ojej, nie widzę. Składa się z dwóch frakcji. Jedni są za, drudzy przeciw. Co? Dzień 32! Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień 32! Potrzebuję cię tu, Jake, proszę odezwij się! Krzyczy do nas! Co jej zrobili? Mia? Mia, co się stało? Co się zrobili? Mia, speak to me! Co się stało? Co to było, co się stało? Ale umówmy się, że nie mogło być inaczej. Znajdź Mię, a nie możemy jej się przespać, przecież jest noc. W dżungli w nocy wychodzić, to jest idiotyzm. Nie mogę jej spać. Znajdź mi je, mam wrażenie, że to proste nie będzie. O! Co się dzieje? Jakąś cutscenkę nagle nam odpaliło. I tu jest to plemię. Widać ognisko. I to plemię do nas krzyczy teraz. Uciekamy przed nim. Jest agresywny. Ej, zaczynam czuć trochę niepokój. Uciekamy, ześlizgujemy się i kończymy ranni gdzieś w wodzie. Na to wychodzi. Nie, umieram. Green Hell. Mówi do nas, ona żyje. Co tam się wyprawia? Rzuciliśmy się jak pies na jeża i wyszło źle. No już odezwij się, Jake. Teraz to ona nas będzie ratować. Gadaj sobie po hiszpańsku. Cuesta Maloka Shakira. Jakieś prześwity są. Budzimy się z krótkofalówką.
I chyba teraz zaczyna się właściwa część gry. Jesteśmy z daleka od namiotu, mamy bardzo fajną lokację. W sumie od tego, gdyby się wszystko zaczynało, nie miałbym nic przeciwko. Tu się zaczyna tak naprawdę cała akcja i są rybki jakieś fajne. Chociaż też mogą być agresywne, co jak nas zatrują, czy coś takiego. Woda niepewna, trzymaj wypij. Jak jest niepewna, to lepiej nie pić, bo jakieś znowu statystyki sobie obniżymy, a przypominam, że według tego źle nie jest, a może być gorzej, ale rybci różne są, może sobie coś połowimy, bo coś nasz bohater mówił o łowieniu. Porozmawiaj, halo, ktoś mnie słyszy, możemy też zapytać, czy coś do nas jednak przyjdzie, może coś się odezwie. Tu widzę, że są jakieś lotady rozstawione, jakieś lilie wodne i wodospadzik. Fajna miejscowa dosyć, ale to jest taki spawn, więc ja bym tutaj raczej się nie osiedlał. A co mamy napisane w notatniku? Mamy tutaj coś na zasadzie questu, nawet ty fajnie ją narysował. Co się stało? Gdzie jest Mia? Wzywała mnie z wioski plemienia, czego się bała, przed czym uciekałem? To są pytania, na które trzeba sobie odpowiedzieć samemu. Fakty. Jest 33 dzień wyprawy, nie wiemy ile minęło, przemógł mi notatnik, nie mam żadnych zapasów, Mia nie odpowiada. Znajdź pomoc. I z tego co widzę jest dużo jakichś nowych receptur. Ja się zastanawiam, czy będę mógł sobie zrobić coś jak ta maczeta. No raczej wątpię, żebym maczetę mógł zrobić, ale być może jestem w stanie coś zrobić z tego kamienia, który tutaj sobie leży, bo dużo ich leży tak na dzień dobry, jakby było nie bez powodu. Duży kosz, nowy wpis. Duży kosz, a widzę, że poleciał mi od razu, ale po co kosz? Po co kosz? Winda! Ja nie wiem, jak mam sobie narzędzia zrobić. Ostrze, włócznie. O, tutaj wiem przynajmniej, jakie będziemy mogli zrobić, a mi receptury na sanie odblokowuje, ma to wiele sensu. Podnieś kamień, mogę kamień sobie podnieść i coś z tym mogę zrobić, na przykład plecaku? Nie bardzo, ja w ogóle mam plecak wyczyszczony ze wszystkiego i teraz się zastanawiam, jak powinienem do tego podejść. Może jestem w stanie wrzucić kamień o kamień i zbierze się miarka. Jak sobie klikniemy wytwarzanie, może jesteśmy w stanie go wziąć? I kij może jakiś. I spróbujmy sobie zrobić jakąś maczugę. Chyba innego sposobu na razie nie widzę. Też pamiętajmy, że tutaj wszędzie mogą się czaić jakieś inne zwierzątka. Musimy mieć się na baczności. Ja nie lubię w ogóle w lasach tego, że jak wchodzimy, to nie wiemy, czy coś się akurat na nas nie czai, nie patrzy, nie wtopiło się w otoczenie. Kije pozbierajmy, bo tak też może być akurat. Kijki. Nie wiem, jak sobie tutaj poradzę w tej przygodzie. To jak małe kije możemy zrobić. Co dzisiaj fajnie było zrobić? Czy miejsce na obóz by się niby przydało, ale też nie chcę robić byle gdzie. Może tymczasowy jakiś obóz zrobię. Coś tu krzyczy. Wydaje odgłosy. Może to ta papuga jakaś. A, tam sobie leci. Chodźmy może do tego kamienia i spróbujmy może przy pomocy wytwarzanie. Przy pomocy kija jeszcze coś z tym zrobić. Kij. Czy coś się wtedy stanie? Średnio. A mały kij? Też nic się nie dzieje. Wytwarzanie. Nie jestem w stanie, a nie, mogę też drugi wybrać na przykład. Aha, nic się też nie dzieje. To może jesteśmy w stanie ten przetwórz jakiś, jest napisany jakiś... O, ja coś z nim robię. Kamienne ostrze, nowy wpis odblokowałem, dobra, tego potrzebowałem właśnie. Kamienne ostrze, dwa kamienie to są ostrza. Tylko ja przecież próbowałem zrobić dwa kamienie i przetworzyłem. Tu jest, mały kamień. Wytwarzanie i dwa kamienie mają być. I mogę wtedy sobie zrobić kamienne ostrze. A być może będę w stanie zrobić coś innego. Kamienny topór na przykład teraz mi każą. Tam widziałem, że cztery kamienie można było użyć, czy nie wiem, cztery sloty były nawet. Kamienny topór, kij i kamień. To jest to, co chciałem teraz zrobić, czyli zwykły kamień. To może przetwórzmy sobie jeszcze te duże kamienie. Ile wlezie? Nie mam chyba jakoś bardzo ograniczonego ekwipunku. A kijów mam ile? Niekoniecznie Ukraina. A mam trochę kijków. Wytworzymy sobie z tego w miarę możliwości topór, tak żeby ścinać drzewa. Czy dodać więcej? Nie chcemy więcej toporów. Jeden wystarczy. I już mi się kolejny wpis odblokował. Ciężka kamienna siekiera, a tak to mam kamienne ostrze i kamienny topór. Coś tam jeszcze widziałem, bo mi tutaj zaspoilerowali, że jest włócznia na przykład. Czy ja mogę włócznię zrobić? Czy dopiero mi się odblokuje? A jeju, jak zaszło słońce! Może już coś zacznijmy robić więcej. Pochodnie też fajnie było zrobić. Pochodnia z czego jest? Kij i lina. To nie kosztuje mnie specjalnie dużo. Jeśli chodzi o linę, to... Ania, nie mam liny. No to dyntka chyba. Ale mamy ostrze. Możemy coś już atakować, możemy się bronić i możemy też przede wszystkim, jakbyśmy chcieli, ścinać drzewa. W dżunglowy typowo. Zetnijmy sobie i zobaczmy jak z mechaniką. Tylko tak, żeby w tę stronę bardziej, żeby tak poleciało. O, i tak leci jak chce. Na szczęście nam nie robi krzywdy. Mamy stojak w kłody do zrobienia. Raczej to by mnie nie interesowało. Na razie może wyrzucę to, bo to receptury bardziej bym chciał zebrać teraz. I włókno jeszcze jakieś jest tutaj. I tu jest włókno. Kolejne jakieś receptury. Tymi recepturami nas porządnie zasypali, to trzeba przyznać. Zwłaszcza na jakieś podstawowe rzeczy. Schronienie pozwala na zapisanie gry. Ja coś słyszałem, czy mi się wydawało. Czy opadać? Klimat nie sprzyja. Myślałem, czy by tam nie zostać przy tym źródełku i nie połowić sobie. Aczkolwiek też bym coś poeksplorował dzisiaj.
Tylko pytanie, czy ta pogoda też nie sprawi, że moje warunki do życia nie ulegną zmianie, typu, że nie wiem, przemoczenie będę miał, bo w ogóle te statusy są jeszcze na mnie powalone, o. Mamy godzinę, 16 grudnia jest. Zegarek powinien być ustawiony dobrze. To dziwne jest to, że nasza postać nie wie, jaki jest dzień, bo jest 33 dzień wyprawy. Skupmy się teraz może na ognisku. Pytanie, czy ognisko w ogóle ma sens, jak pada deszcz? Teraz sobie o tym myślę. Czy nie lepiej najpierw jakieś schronienie zrobić? Co jak nam to ognisko będzie gasło? Mały szałas otwarty, schronienie, liść palmowy, lina, rama domu na drzewie, pływająca... rama, zatrzymać ranę, pozwala na zapisanie gry. No, zapisanie gry brzmi jak protip. Mam nadzieję, że będę mógł to jakoś przestawić potem. To chodźmy, może udajmy się po patyki. Tam widzę, jeszcze leży z tyłu nawet jeden patyk. Też bez mego oczywiście. W ogóle muszę się nauczyć, że się klepie od samego dołu, bo więcej zdobędziemy dzięki temu. Ja tak od środka zawsze zaczynam. Sto jak długie kije, albo mam długi kij. Też mogę z niego zrobić oczywiście mniejszy. Jak tu się sprawa ma? Mogę tutaj dopchać, dobudować, dopchać, czemu dopchać? Wyrzućmy sobie ten długi kij i go rozłupmy. Pyk, pyk. W ogóle będę starał się też pewnie coś manipulować tą gamą na nagraniu, bo się... O, długi kij nagle jest potrzebny, nie wiedziałem. Bo tak się obawiam, że może być wszystko słabo widoczne, no ale takie są klimaty dżungli. Jednak gra bardzo stawia na immersję, co moim zdaniem jest sporą zaletą w tym wypadku. Ale jeśli chodzi o oglądanie, to może być różne, więc... będę starał się zrobić co w mojej mocy. Niszczenie tnia powoduje, że drzewo nie odrośnie. O, ale to nie jest drzewo nawet. Nawet nie jest ono. Kije mogę wziąć. A gdzie jest długi kij? Jest długi kij. Mam jednego długasa. Nie no, zrobiło się naprawdę ciemno. Ja się boję chodzić w ciemności po dżungli. Tym bardziej, że chyba nie mam jakiejś latarki. Długi kij. Więc weźmy może szybko sobie zróbmy jakieś miejsce do spania czy tam zapisania gry i jakoś to przeżyjemy ten dzień. Teoretycznie pierwszy. Czy mi się skończyła siekiera? Bo nasza postać pokrzyczała. No, skończyła się, spadła. I zaczęła mrygać jak jakimś Mario po otrzymaniu obrażeń. Musimy sobie zrobić jeszcze... jeszcze siekierę. Nie, albo nawet dwie. Bo widzę, że szybko schodzi. Przydałoby się jakieś narzędzie, które jest bardziej wytrzymałe. Albo po prostu... na którym możemy bardziej polegać. Mam trochę wątpliwości co do tego. O, są dwa kije, miło. Je samobije. Bo szczerze nigdy nie lubiłem w grach, jak jakieś rzeczy się kończyły, bo trochę to grindu dodawało. Lina 0 na 1. Jak zdobyć linę? Mam jakiś crafting na linę? Recepturkę? Zgaduję, że z jakiegoś włókna, ale... O! Pozyskaj z drzew lianę. Czyli liana jest liną. Liana, lina... Nawet podobnie brzmi. Tylko jak usuniecie A, to wtedy to dostaniecie. I taka jest zasada. O, tu jest, tu jest, tu jest. To weźmy sobie. I co do światła, to chyba mogę sobie wziąć przecież z pochodnie teraz już zrobić, skoro mam lianę, linę. Tylko my jeszcze liście palmowe będziemy potrzebowali, a już nam się ściemnia ostro. Lina, włóż, liść palmowy teraz. To szybka akcja, moi drodzy. To może. Tylko żeby palma do głowy nam nie strzeliła, musimy to wszystko wziąć. Kłody nie chcę, liście tylko. Mało co widzę, już tak się ściemniło. Szybko schronienie. Ja coś tak czuję właśnie, że mój let's play teraz wygląda jak taki typical let's play z tej gry. Czyli po prostu siedzimy na spawnie i robimy już bazę, bo jesteśmy obsrani. Ale no, rozkręcimy się z czasem. Leci, leci, leci. Bardzo dużo tego bananowca. Trochę brzmi to jak jakaś symbioza banana i owcy. Bananowca, ale ja już nic nie widzę. Zróbmy sobie pochodnie może szybko. Ognisko, no właśnie pytanie, czy będziemy musieli rozpalać znowu. Lina i kij? Był potrzebny chyba tak, i kij. Wytwarzanie. Zobaczmy, czy od razu będzie to płonęło. Czy to będzie taka słaba pochodnia. Płonie? Nie płonie. Co ja mam teraz zrobić? Mam ciemność. Trzeba było wcześniej się tym zająć. Zróbmy sobie jeszcze z kija i z małego kija świder do rozpalania. I może po zrzuceniu włókna. Kamienna włócznia jest teraz do zrobienia, miło. Jasność, o! Więcej widzę, dobra. Bo już nie dało się nic zrobić. Włączenie sobie jasności w tej grze to jest protip. Gra chciała, żebym zdobył suche liście, co może być problemem, jak pada deszcz. Tak nieśmiało powiem. Może będziemy w stanie przewinąć do następnego dnia. Zapisać sobie grę i czuć się w miarę spokojnie. Dobra. I tu jest liść palmowy. Okej, mamy, udało się. Zbuduj swój pierwszy szałas. Mamy taki szałas na hałas. Trzymaj, śpi. Uuu, jaszczurka jakaś jest. Cześć, jaszczurko. Ja cię za bardzo nie dogonię pewnie. Nawet jeśli, to lepiej się łabić z tego ostrza niż z siekiery. Jeśli chodzi o zużycie różnych statystyk. A tu jest jakaś grota, pijawka. Jak pijawka? Obsydianowy kamień jest. Coś się do mnie przykleiło. Inspekcja, zróbmy inspekcję. Jakaś pijawa się do mnie przykleiła gdzieś. Pensetą muszę ją zrobić. Tu są pijawki. Weź, idź sobie. O, i one na psychikę
spływają. Tak chodzić i mieć świadomość, że coś ci tam pije z nogi. A fajnie, że deszcz przestał lać chociaż. Nie no, wiecie co, myślę, że pójdziemy spać. Zapisz grę, zapisz grę. Mogę zapisać. I spanie. Teraz nas odlicza. Mogę się obudzić, kiedy tylko chcę. Na przykład wybrać sobie godzinę, ale tak to domyślnie się o 5:00 obudzimy. Ciekawa mechanika. Mamy 5:00 i tak jest dosyć ciemno jeszcze. Zdrowie psychiczne się odnowiło zdecydowanie, ale jeśli chodzi o statystyki, czy czegoś mi brakuje? Wszystkiego mi brakuje. Właśnie, bo ja nie mam wody pitnej, nic nie mam. Woda niepewna, lepiej nie pić. Ale z czego można wodę pozyskać? Z deszczówki mogłem pozyskać, jeśli bym zrobił sobie ten. O coś tu chodzi? Coś tu słyszę? Co to jest? Nieznany grzyb jakiś. Jakiś halucynek. A się obstrałem, że coś mi tu wyskoczy przez chwilę. Suche liście bym chętnie wziął sobie, jeśli byłaby taka okazja. Moglibyśmy też pomyśleć o tej wodzie, innych rzeczach. Raczej nic mi tutaj nie zostawi, nieznany owoc. Zbierajmy takie rzeczy, bo domyślnie wtedy... Nie! A, kolejna jakaś igłana. Przeskoczyła, nieznany orzech nawet jest. Podnieść? Zniszcz, nie. Podnieść. Co to jest? Ptaszek! Ptaszek tu siedzi! Tukan, ciało! Ciało tukana leży! Tukany tu będą! Ale to jest biedne, ptasie gniazdo, trzymaj, weź, wezmę sobie. Ciekawe, czy to wpłynie na ich resp na przykład. Że mogę gdzieś położyć, żeby się respiły mi. Żmija tu jest, ugryzła mnie. Gorączka, wpis. Ja w żmiję wlazłem, ale się przestraszyłem. Ja chcę wracać i znowu leję chyba. Rano zjadłem. Co mam zrobić teraz? Ej, ja nie chcę już w tej dżungli być. To jest koszmar, to jest koszmar. Co tu krzyczy? Myszka jest jakaś. Cześć myszko. Ale raczej nie zdobędę, nie zabiję. I ja gdzieś dotarłem. Tylko ja wolałbym zdecydowanie wrócić się tam, gdzie byłem. Tutaj też coś leży. Papuszka leży. Ale dobrze, dobrze. Może będę w stanie to zjeść. Nie zatruję się przy okazji. Jak mi HP ucieka? Ja nie mam za bardzo metody uzdrowienia się. Pijawka, efekty, znane leczenie, oderwi od swojego ciała, okej. Gorączka, znane leczenie, jest czasem rana z jadem. Małe ilości jadu są z czasem naturalnie zwalczane przez organizm. Wymagane jest użycie bandażu, połączenie z roślinną w właściwościach przeciwjadowych. Niestety, moi drodzy, umarłem. Nie przetrwałem. Zabity przez zatrucie. Jejku, ta gra jest całkiem trudna. Będziemy musieli się tego nauczyć. Uczmy się na błędach. Potrzebuję wody pitnej. Nie wiem, czy ta woda jest pewna. No, płynie sobie z wodospadu, więc raczej jest pewna. Ale nie mam pojęcia. Nawodnienie dostałem. Woda niepewna jest. Jak? Akurat odnowiłem sobie status. I wygląda na to, że nic mi nie jest. Nie, pasożyty są jakieś. Jeju. I co teraz? Co mam zrobić? Łapię wszystkie. Pasożyty. Spożywanie roślin o naturalnych właściwościach przeciwpasożytniczych zabije pasożyty. Czyli potrzebuję jakieś rośliny pasożytnicze, antypasożytnicze. Nie mam, nie znam więcej roślin, muszę połupać. Dobra, czyli muszę się jeszcze pozbyć pasożytów, dostałem kolejne elementy. Ja nie wiem, co ja mam w tej grze zrobić, no. To jest masakryczne. Mam jakieś koordynaty. 45W, 32,5 minut. Dobra, żebyśmy znaleźli te bazy w razie czego i mogli się wyspać. Chociaż no też nie jest powiedziane, że musimy tam tak siedzieć. Myszka jest! Kolejna myszka. Ja bym tutaj uważał, bo tu znowu mogą być jakieś grzechotniki. O, są jakieś takie ryjki. Mogę ich zabić? Trzymaj, przetwórz. Bolita brazylijska. Mogę ją rozpruć? Ojeju! Dobra, bym miał pożywienie. I bardzo dobrze. Ale to jest troszkę brutalne. Nawet nas zasłonili, żebyśmy nie widzieli, jak brutalne to jest. Mięso dostaliśmy. Obróbka zwierząt. Mięso. To są jakieś grzyby nieznane. I co tam jest? Jakaś kapibara. I żabka jest ta, to jest ta zatruwająca pasożytnicza, więc uważajmy. A ta kapibara, czy mogę ją zabić? Kapibara! Halo? No, ona za bardzo ucieka, chyba trzeba z łuku wystrzelić, o ile sobie łuk w ogóle będziemy w stanie zrobić. No i zboczyłem z trasy. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć w ogóle moje schronienie. Ale poza tym, no to no niby nie musimy tam już wracać. Jakby naprawdę coś ciekawszego zostało znalezione. Kapibary tutaj chodzą. No tu jest troszkę lepszy teren, aczkolwiek woda niepewna. Lepiej nie pić w ogóle wody. Jakoś być w stanie przetworzyć sobie najpierw albo coś, bo widzę, że tutaj ciężko z tym jest, ostrza. Jakieś rośliny potrzebuje antypasożytnicze. I tu chodzą jakieś ryjki! Co to za dziki? Z nosami. O, uciekają przede mną. Kto by się spodziewał. Mam mięso, mam nieznany grzyb. I z roślin nieznana roślina. To wszystko jest nieznane tutaj. I jak mam przeżyć? Nic mi nie pomagają te moje rzeczy. Skutki nieznane. Potrzebne informacje. Nieznany kwiat. Też nie jestem w stanie nic z tego zrobić. Obsydianowy kamień też nic. I owoce są różne. Nieznane owoce. Głupio, że nie wiem, czy mamy na sobie testować, czy jakiś owoc jest
dobry czy zły, nieznany owoc, efekty brak. Ale jestem w stanie na przykład zjeść i wtedy się dowiedzieć, co robimy, YOLO. Dowiemy się. Tu, na przykład to. Zjedz. Węglowodany nawodnienie, sporo mi rzeczy dało, a to, tego bym się bał jeść. Nie wygląda jak coś godnego zaufania. Zatrucie pokarmowe, węglowodany. I co mi się dzieje? Żygam! Jeju! Żyganie tu dodali. Zatrucie pokarmowe, ma sens, a ten grzyb? Musimy chyba wszystko testować, żeby żyć. Nawodnienie, węglowodany i nam się odhacza jak coś jemy. A i znowu żygam. Już po typowej imprezie. Niestety nie podoba mi się to, co się dzieje z naszym zdrowiem. W ogóle moje zdrowie jest tragiczne. Podejmowało mi tego dużo. Krabika też by dało się zjeść, a nie jest taki szybki. Szybokiem ucieka. O, udało się. Krab czerwony mogę zdobyć. Jest jakieś pożywionko. Tak samo fajnie by było zapolować na to zwierzę. Widzę, że ono nie widzi nas, głodny. Maj, niestety. Ten nawet podchodzi. Możliwe, że trzeba jakoś jeszcze zwabić go. Co tam jest? Jakaś wioska tu jest. I totem. Czy to jest ten totem, o którym mówił nasz bohater, żebyśmy za niego nie wychodzili? Kręgosłup tu jest przyczepiony. To nie wygląda dobrze. Zbadaj wioskę plemienia. Ej. Chłoda. Coś tutaj chodzi? Tylko te zwierzątka. Hamak, można tu się przespać. Czyli też mogę tutaj wykorzystać sobie to miejsce. Chociaż nie wiem, czy chciałbym odpoczywać. Tutaj spalony plecak jest. Otwórz. Mapa jest! Mapa? Spalone strony o religijnych rytuałach. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem mój jakiś, bo książkę podobno moja postać wydała. Notatnik, nowy wpis i dostałem. Czy to jest ta wioska, gdzie się wszyscy podzieli? Nie ma natywnych ani mii. Spalony plecak, książka, notatki i mapa, czyje to? I tutaj jeszcze jest podana lokalizacja. Notatek, ayahuasca pomaga pacjentom z amnezją, tylko w obecności szamana. Czy to bezpieczne, czy ja to kiedyś robiłem, czy jest inny sposób? Rozpalić ognisko pod rytualnym kotłem. Jakieś takie rzeczy mogę odprawiać. Zebrać i wrzucić składniki, banisterosi, kapi, ścinki pnączy rosnących na najgrubszych drzewach w dżungli. Zebrać i wrzucić składniki. Tutaj ogólnie mam zebrać, a gdzie jest to naczynie? Tu jest to naczynie. Czyli tu mam powrzucać różne składniki. Jeszcze ognisko dodać i coś się stanie, jeśli ugotuję z tego. Pijawka, niestety dalej się na mnie rzucają różne elementy. Idźcie sobie. Przestało padać, ale tu gdzieś węża słyszę. Trochę się boję, że na mnie naskoczy. Co jest? Czemu umarłem? Zemdlałeś. Z głodu zemdlałem. Robak pod skórą, albo z pasożytów. Małe ognisko zrobiłbym. Tutaj nie, no tu trzeba będzie i tak zrobić i tak. Dobra. I może coś właśnie ugotujemy. Myślę, że tutaj możemy zakończyć. W przyszłym odcinku się za to już weźmiemy. Mam nadzieję, że uda mi się jakoś wykaraskać z tej sytuacji, bo sprawa nie wygląda fajnie, jak widzicie, ze zdrowiem i tak dalej. No więc co, piszcie mi, czy seria wam się podoba i czy giera wam się podoba. Ja nie ukrywam, że survival pełną gębą. Chyba żadna z gier, które grałem, nie oferowała mi tak wielu statystyk i różnych rzeczy, o które trzeba dbać, więc będzie ciekawie. Trzymajcie się, do następnego odcinka i pa pa!